Zimno. Dzisiaj zimno. Witamy Was gorąco w ten zimny poranek. Dziś jesteśmy we Firnheim. Będzie relacja, duży flomarkt, więc możliwe, że materiał będzie podzielony na dwie części, ale to nie jest pewnik. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także zapraszamy Was do oglądania, usiądźcie wygodnie i czerpcie przyjemność, uczta dla oczu. Miłego seansiku. Miłego seansiku. Spaterka skąd? Już lekko poprzecierana. Hutchenreuther. Tu Wam jeszcze pokażę lampę. Cena jej to jest 100 euro. O, ze spodu jest dopiero efekt. Cały witraż widoczny. Matthias, ja. Seine Werk ist bei Nürnberger Museum. Okay. Einfach nicht finden in eBay oder Google. Akt. Akt taki, no. Akt. Aber einige. Może nam nie zablokują kanał. Nie. Yeah. Der war Grafika. Schön. Super. Majzenek. Z ładnymi... To są liście tego. Winogron, no nie? Winogron, no. To jest podstaweczek jeszcze do tego taki. Piękne. Taki komplecik. Podejrzewałem, że to jest szkło uranowe. Odbija światło. Ale nie. To też nie. To są takie pamiątkowe. No, to są takie. Ojej. Tutaj dla koneserów też porcelanki. No, cena jest zawrotna. 65 euro za sztukę. I żeby nie było, że u nas wszystko tanie jest, no. Naprawdę... Zostawka, to spokojnie. Nie. O, jest kolega, przyjechał kolega. No, pozdrawiamy kolegę. Mamy dotykać. No. Malowane pod lupą, tak? I to jest oprawione w kość słoniową. Czajkowski, patrz. Ze słonia. No, kość słoniowa, tak. Kość słoniowa, oprawka z kości słoniowej i to jest malowane pod lupą. Ale ładny ma ten Tutaj obudkę. Jest jeszcze... Tu są artyści, nie? Aha. Beethoven. Elfenbein, no. Dobra. O, coś dla mnie. Coś dla panci Natalci. Ja nie mogę, jaka piękna. Uważaj, żeby ci szkło nie wyleciało, bo no. Tak luźno siedzi. Nie masz żadnych tych? Tutaj nie ma, ale na tej drugiej już są jakieś oznaczenia. Ale jest świetna. No, 30 euro kosztuje. Jedna? Pytałem, no, pytałem o cenę. Tak, ta jedna. A ta druga już jest chyba srebrna? Nie. Nie? Mm-mm. No, srebrna nie kosztowałaby 25 euro. No. Good? Oh. Mir. Pan sprzedawca ze Słowenii. Rozumiem. Które są namalowane. No nie, no przecież to jest wszystko namalowane. To będzie jakimś węglem malowane. Popatrz, jaka gruba kreska. No. Piękności. No, to masz, kurczę, dzisiaj fanciura. Ja też coś kupiłem w temacie. A ktoś tu. Ja kupiłem ołóweczek za piątkę, wyobraźcie sobie. Muszę sprawdzić, czy tu czasem nie ma jakiejś punce, ale coś się tutaj, kurde, idzie dopatrzeć, muszę Wam powiedzieć. No ale w zarąbiastym stanie jest. No, i dałaś za to 15 euro. 15 euro, mm-hmm. Ale warto, bo... No pewnie. Z tego co wiem, to naprawdę drogo chodzą takie szkicowniki. Już takie pół-jajuszko. Co to jest? Jajuszko, pół-jajuszko. Ale nie ma sygnatury. Czekaj, bo mi tak mieszasz. No, tu jest lepsze światło. No, o, ładne kwiatuszki, no, namalowane są. A Ciebie co zainteresowało? A mnie zainteresowały te dzbanuszki różowe. Z Hutchenreuthera. Różowy, myślałam, różowy kolor mi się kojarzy z Czechami. No właśnie. A mamy kubeczki, ale niestety to jest Hutchenreuther. No. Piękne. Mamy różowe kubeczki, śmieję się, że taki dzbanuszek to by był piękny do kompleciku. Te kielki są w komplecie, tylko pan jeszcze właśnie schował. Powiedział, że musi je wyszukać, musi je znaleźć. No, ale ładne są. Co tu mamy? To jest album z kolorowymi zdjęciami gwiazd. Minionego kina, minionej epoki. Pięknie. Jacy mężczyźni z brąsikami. Tak. Jakie mu tutaj rumieńce zrobili. Ojej. Masz Urlich, Lang.
Juneland, Marianne Hoppe. No, no, ładne. Ładne rzeczy. Powiem wam w tajemnicy, że dziś są moje urodziny i chyba wjedzie do kurnika. Także ja go z tego stoiska dzisiaj zabieram, ale nie za 45 euro. Ja go wezmę za 40. Może się nawet uda wziąć za mniej. Taka zagadka dla widzów, co to jest? O, to są takie symbole. Sygnaturki. To jest sygnaturki. Posrebrzane. Boczek ma taki. Mhm. A ja już strony. Chyba wiem, co to jest. Ten chyba nie wcale nie najgorszy. To jest do modlitwy. No, za mały. No takie mają czasem, chyba tylko na kolanka. No nie wiem, z tego co kojarzę, to ktoś mi to powiedział, że to jest do modlitwy. Bardzo podobne, a nawet jedno chyba jest takie samo. O. No to nie jest nic ładny jest. Szczególnego, bo ta rama jest. No to nowe jest, patrzcie, to jest jeszcze cena marka. 139. Marek, kiedyś. No. No ciekawe jest. Bardzo ładny. Świecznik? Świecznik. Mhm. Kaisera? Tak. Mhm. Dobrze widzę. Mhm. Za 2 euro. Za 2 euro taki świecznik. Weźmiemy. Mhm. Za dwójeczkę. Kaiser. Nigdzie dobra, nie klejony, stanie, tak? Tak. No nie poprzecierany. No, no, no. Późny majzem. No, ale piękny, z żurawiami. Nie, to są łabędzie. Łabędzie, no. To nie, tu jest łabędź, a tu będzie żuraw. I tutaj też jest żuraw. Mhm. No, nie, co? Majsen, ja. Co za robota, szaleństwo. To wszystko piękne, wyrzeźbione i ten jelonek tutaj. A całości wygląda tak. Kuferek? Jaki kuferek? Taki kurczę koszyczek nawet. Koszyczek? O, a co w środku? Jakieś do takich tych robótek ręcznych. No, albo to jest komplet czegoś. Nie, to są serwetki. Ale je. Wow. Tutaj było roboty. Czekaj, ile to ma lat? Jakie te kwiatuszki, te zdobienia tutaj. Niesamowite. Coś w moim guście. Zegarek mechaniczny. Taki, że widać go na wylot. Można popodziwiać, jak czas płynie. Takie coś mi się bardzo podoba. Przepiękne. Bardzo ładne. Kurczę, to miało taką zwyczajną nazwę, nie? No. A ten kałamarz? To też jest wow. Fajny, taki niewielki, nie? Piękny jest. Brakuje nas spotka, no nie? No, no, najczęściej brakuje szkiełka. Szkła. Tak, na tym stoisku musimy płacić za nagrywanie. Aj, wpadło w moje oko coś naprawdę w moim guście. Chyba nie widziałam podobne, tylko było mniejsze. Aja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 j
Ojej, no to ciężko tutaj jest ze światłem. No, w podziemiach jesteśmy. Takich podziemiach, no. A tutaj zestaw do podawania mięcha. Do takich jakichś pieczeni. O. Tasak, nożyce, widelec, osełka i nóż. Czy do wszycia? No myślę, że to jest do wszycia. Do tej, do jakiejś sukienki. Nie? Coś indyjskiego, coś ze Stanów. Ze Stanów. Mhm. No gdzieś było przyszywane. No. Widać w miarę dobrze, Śląsk. Nie? Tak. KWK. Ile? 15 lat kopalni Śląsk. 1989. Taki kufel. Tam są jeszcze cztery.
i taki ogromny. No. I kto to mógłby robić? Chorbowy? Kurczę, no taka barwa, kształt, trzeba sprawdzić. Jak Barbara, no nie? Mhm. Trzeba to sprawdzić. A to co my tu mamy? Świnie na szczęście. Z jednym fenigiem. Daniel, jak robią świnki? Jeden cię głosuje. Dobre. No, Nati poszukuje kałamarza. Mam a tutaj jeden, takowy ale... jest. No może jest to stary kałamarz. Ciekawy jest w sumie. Macie kałam ten? Jeszcze jest ten. No tylko, że jest. No jest niestety pęknięty. Pęknięty jest tutaj. Nie da się już go używać. Tak. Ale ma za to bardzo ładne zamknięcie. Ja nadal kocham porcelanę, ale ostatnim jakoś ciężko jest znaleźć jakąś bardzo ładną. Tu jest porcelana Sanssouci. Rosenthal, super. Mhm. No, ma podstawek. Tu jest jeszcze większy talerzyk. Piękność. No ciekawe, czy to jest z tego. Chyba tak. No, ze 100 lat ma. Ponad 100 lat. A teraz, no, co to jest? Pani mówi, że to jest szkło uranowe. Skoro mówi, że szkło uranowe, to ja się nie będę czaił w ogóle. O, pięknie. Patrzcie na to. 12 euro? I to ja już jest moje. Biedziele, bier. Nie no, ja to zadycha chcę. Jakie termometry? No. Rtęciówki? Rtęciów, to będzie rtęciowy. No, nie. Tak, rtęciowy, 100%. O, stanóweczki. Patrz, jeszcze raz muszę pokazać. No, widać, że jest rtęciowy, widać ten słupek. No, widać. Widać ten słupek. O, teraz widać. Ile mamy stopni? 10, 12. No nie, jest jakoś ciepło. Znacie to? To tak. Było na pierwszym, takie coś było na pierwszym naszym odcinku z Flomartu. Ciekawa jestem ceny w ogóle. Mhm. Ile to ty kosztuje? Trzeba pytać. O. Kento ewidentnie wygląda tak. Jak... pośmiertne, nie? Pośmiertne. Takie funeralia. No, no, no. Ale ten naprawdę ładnie wygląda. Ale myślisz, że te kwiatki też zostały zrobione z włosów? Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie. Ale tamte to są typowo włosy, tak? Tak, tamto jest włos. O, jaki piękny ten. Kałamarz. Przepiękny. Trafiłem teraz na płytki ceramiczne. Słuchajcie, naprawdę kiedyś mieli gust. Nie to co dzisiaj. Ta jest bardzo ładna. Jaka piękna. Natalia się już podnieca, bo ona też bardzo lubi. No i zbieram płyteczki. No i ja. No z, a ciekawe, po prostu, bo ta glazura jest też ciekawa. No też nie? Taka. Aha, dokładnie. No nie, tak nie sprawdzisz. Natalia. No? Natalia sprawdza pod kątem zawartości uranu. No, no czekaj. O. Już bardzo fajne ramy owalne. Tutaj czyjeś zdjęcie. A to bardzo możliwe, że jest małżeństwo. Tutaj jest zdjęcie mężczyzny. Piękne bibelociki, naprawdę. A. One sobie stoją na takim szpicu. Ale to jest posrebrzane. Tutaj na którejś łyżeczce widziałem. O, jest. EPN coś tam. I to świadczy o tym, że to jest posrebrzane. Cena tego 80 euro. To jest chyba broszka. Nie, spinka to będzie. No, spinka do włosów chyba, nie? 39 nie, to nie jest spinka euro. Do włosów.
to będzie do paska jakiegoś. Popatrzcie, tu nie ma tych zapięć. Aha, faktycznie, no. To są tylko takie druciki. Piękne. No, niektórzy pytają się nas, żebyśmy prosili nas, żebyśmy pokazali też biżuterii trochę. No. Tylko ciężko jest nam się pytać o wszystkie ceny, bo to dla sprzedawcy jest dosyć uciążliwe, jak się zaczynamy pytać o każdą rzecz. No. Stoisz, nic nie kupisz, a się wypytujesz, jak ten czubek. I nagrywasz. Nagrywasz jeszcze, nie? Niektórzy się irytują. No. Nie jest mikromozaika? Ta mikromozaika? To co to tak może to wygląda. Być? No. Ciekawe. Lubię grzebać w takich pierdołach. I taką, dostrzegłam taką ciekawą rzecz. Może oprawka nie jest srebrna ani nic, ale to wygląda taki, jak to się mówi? Rycinka takie. Taka rycinka, no. No. Ze starej książki. Ciekawe. Zakup niezapłacony, ale już dokonany. 10 groszy. 20-lecie wojenne. Spójrzcie, jaki stan. Piękny. Szufladka. I 6 krajcarów z pozdrowieniami dla Mustafy Gold. Sreberko. I te dwie za 2 euro. Git. Wow, jaka lampa. Piękna. No, Adży się robi już powoli świątecznie i zimowo. To są i bańki, bombki. Bańki, bombki. Kto wie, jak się to nazywa. Lampa fajna. No, lampa piękna. Lampa fajna, patrz. Nawet taka wydaje się kompletna. Czyli lampa ile? Tak, lampa 30 euro i ona jest kompletna. Aha. No to znaczy te oprawki, tak winty do, jak się to nazywa fachowo, po niemiecku się mówi Fassung, nie? Tego brakuje, czyli nie ma gdzie wkręcić żarówek. I dzwoneczek. Kolejna ciekawostka, przynajmniej dla mnie. Płaszczon. A, okej. Jest to manufaktura z Ludwigsburga. O, tutaj widać lepiej. Tej manufaktury już dawno nie ma. Ale kurde. No, przepiękne te kwiatuszki. A jeszcze jest takie coś do tego. Cały secik. I dzbanuszek i wszystko. Cena? Chyba 150 euro. Co jest grane? Grane Wocławek. Co tutaj jest? Wocławek? No. Jakieś liczne. Na mąkę, na cukier. Na wszystko. Ja się tak nie bawię. Natalia się cała cieszy. Ja jeszcze tutaj wypatrzyłem taki piękny kryształ. Zielony. W cenie 8 euro. Bardzo mnie zaciekawił. Galeria obrazów. To jest jakiś obraz. No, rama przykuła moją uwagę w pierwszej kolejności. Ten jest ładny. Koszyczek? Ten jest naprawdę ładny. Szkoda, że nie uranowy. No nie, na pewno nie. Nie.